Siemanko, to ja jestem Zenek, to jest kolejny odcinek Cywilizacji 5 z dodatkiem Brave New World, gram Anglią. Jest rok 1960, 250 tura, czyli do końca gry zostało dokładnie 50 tur. W ostatnim odcinku troszkę, kurczę, blade spadło mi, że tak powiem, zadowolenie moich sojuszniczych państw miast, w sumie, którzy, no, może nie sojuszniczych, ale no, sojuszniczych też, bo w sumie straciłem dwóch sojuszników, musiałem to szybko odzyskać. No, ale w sumie miasta, które się ze mną przyjaźniły, też, kurczę, spadło to ich zadowolenie i szczerze mówiąc nie wiem, co jest przyczyną, czy ktoś odpalił jakiś, kurczę, blade, upierdliwy ten, upierdliwy, powiedzmy, ustrój, który daje jakieś cywilizacji bonusy i zmniejsza wpływy innych cywilizacji u państw miast, czy coś w tym stylu. Nie wiem, co się dzieje, ale naprawdę to spada dość mocno. Ja muszę dość dużo hajsu inwestować w te państwa miasta, żeby one dalej dawały mi jakieś profity. W sumie to się nawet opłaca, bo oni dają mi naprawdę sporo surowców, sporo zadowolenia otrzymuję od tych państw miast, więc to jest naprawdę opłacalne. Problem w tym, co jest przyczyną tego, do czego to zadowolenie spada tych państw miast, no nie wiem. Dobra, zbudowałem sobie kolejnego settlersa, płynę tutaj ogarnąć tą wyspę, wygląda ona naprawdę nieźle. Zbuduję sobie tutaj miasto, albo nawet może tutaj na tych kamieniu. Będę miał tak raz, dwa, trzy i będę miał ropę, kolejne cztery jednostki ropy, plus raz, dwa, trzy, cztery ryby. To jest zajebista wyspa, w sumie jakbym zbudował się gdzieś tutaj na tym srebrze, to bym mógł mieć nawet 6 jednostek ryb, miałbym naprawdę niezłe miasto, ale no w sumie zadowolenia nie mam dużo, więc dam sobie spokój z tymi rybami i pójdę po ropę. Dobra, następna tura, żeby jakoś tego mega nie przedłużać. Wojna, to grubo. Co tu się dzieje? Do bólewy nędzy. Gdzie są te jego krapy, którymi on chce mnie atakować? Co on tu rzucił? Twoja propozycja... God damn it, to mnie trochę zadziwiło. W takim razie co? Wszystkie te okręty podwodne trzeba tutaj, kurczę, zaraz zwieść. Co on chce mi dać? Dobra, niech będzie. Co tutaj przywlókł? Tutaj się ewakuuje, kurczę, piechota z Ollusów, a on tu przywlókł. 3 natury, coś spadł z konia po prostu, gościu. Co za pomni, chłopie. Będę mu dawał za 3 sztuki towar luksusowy. Pogięło typa. I to grubo. Z kim ja tu wojuję, tak naprawdę? Ci są przyjaciółmi, ci też. No bez jaj, znowu straciłem te sojusznicze miasta, no Chryste, bo mi tu zaraz coś trafi. Jezus, dopiero co im płaciłem hajs, Chryste. Jezus Maria. Naprawdę? No Jesus Christ. Jesus. Tutaj Ormuc też straciłem, no fuck off, mordę jeża, ile to potrzebuje? 3 punkty, Chryste. Podarowałem mi tą jednostkę, czy nie? Boże, z tym... Jezu, jaka parodia. Chryste. Niech będzie uniwerek, teraz tak, tutaj otrzymałem jednostkę, w sumie niech będzie sobie tutaj. I tak, bierzemy te łódki podwodne i ciśniemy, dobrze, że one mają jako taki zasięg. To po prostu tam w parę tur myślę, że zaraz się teleportuje i mu rozdupcę całą tą jego śmieszną armię. Dobra, pytanie, czy czymś jeszcze płynąć? Co on tu w ogóle ma? Fregaty. Tutaj mam jakiegoś kapra, więc sobie popłynę tym kaprem tutaj. Coś jeszcze brać tu z sobą? Brać te, kurcze, blade okręty liniowe. Wezmę je z sobą też, a co? Wiemy to, to i to, i tam wszystko rozdupce, to w cholerę. A, jedna tura do teorii atomu. Dobra, let's go. Dobra, ci tu mi się desantują na moją wspaniałą wyspę. To
Pytanie, czy Oxford ma w ogóle jakąś obronę? Chyba tak niezbyt. Trzeba by coś tu kupić. Mury. Nawet murów nie ma. Zajebiście. Może naprawdę, ale co się dzieje z tymi sojusznikami, to mnie tu już po prostu krew zalewa. I znowu przestali być moimi sojusznikami. Arius, Sirius po prostu. Chryste. Wpływ na Lawentę słabnie. Nowa era, era atomu. Pierdolnąć w to i tyle. Za przeproszeniem. A, dobra, łódki podwodne. Gdzie one są? Tutaj to, tutaj ten stateczek i teraz tak, produkcja. Coventry, co tu budować, bazę wojskową? Nie będzie baza wojskowa, bo nie wiem co tu mnie czeka. Co ja tu mogę budować? Projekt Manhattan, no właśnie. Z badania, powiedzmy, że nauki militarne, a co ci w tym Londynie tworzą? Statek handlowy, no właśnie. Wywaliło mi to chyba wszystkie szlaki handlowe z tym jego śmiesznymi miastami. Gdzie by to popłynąć? 23-22, tutaj 34 nawet jest. Pytanie, czy ten typ nie będzie chciał mi powiedzieć wojny jakiejś. 25, Braga 20. Gdzie jest ta Braga? Szkoda, że to na mapie nie pokazuje, gdzie jest to miasto. Braga, to chyba tutaj. 27, no chyba nic mi tu nie grozi, mogę tu mu posłać to miasto, do tego miasta tam statek handlowy. To jest tak, nowo zwerbowany szpieg. No dobra, miodzio. Pytanie, co z tym kaprem tworzyć? Cisnąć tu? Ostrzelać tą frygatę? Ostrzelać tego? Tego? No, ostrzelam frygatę. Jeszcze 5, 26. No, szału nie ma. Pytanie, gdzie wysłać szpiega? Honolulu już ktoś siedzi. Mogadiszu, ja tu potrzebuję 2 punkty wpływu, no seriously? Dać im 250 sztuk złota. Potrzebuję hajs, bo za chwilę wybuduję sobie nowe miasto. Znaczy zbudować, no właśnie, budować nowe miasto w momencie, kiedy chrysta, nie mam zadowolenia. Tak, ten gość tu. To tu. Nie, ale to jakiś failogród jest po prostu z tymi państwami miastami się zaczął robić. To tu. Do Wenecji posłać typa jakiegoś? Do Zulusów? A, chyba wysyć tutaj do Szoszonów w takim razie tego gościa. Ruch i ciśniemy do Szoszonów, bo nie wiadomo co oni knują tam. Mongolia, Polinezja, Portugalia, Szoszoni. To jest kto? Nie będzie dyplomata. Okidonki. No i co, to następna tura. W sumie trzeba było kupić te mury chyba. Dobra, gościu mnie tutaj bombarduje, jak widać, dość ostro. Ulala. No trochę tego przywlók, nie powiem. Dobra, Oxford, awans jednostki i takie tam. Nowy sojusznik dołącza do Wellington. Super, po prostu super. Czy ja mam jakieś państwo, miasto, które jest sojusznikiem? Nie mam żadnego, Chryste, zaraz mi tu coś trafi po prostu. Minus 3 niezadowolenia. Czy też w sumie 3 niezadowolenia. Zostaje sojusznikiem Mogadiszu. Wow, no niesamowite, naprawdę. Zerwano połączenie miast, Oxford głoduje i takie tam. Dobra. Kupmy sobie po pierwsze mury. Coś takiego, zakup. Dalej, zamczysko. 66 obrony. Teraz tak. Dzień dobry. Statki podwodne się witają, po prostu. Z tym pływającym krapem tego badziewiarza. Pierwszy badziew poszedł na dno.
Teraz tak, kolejny badziew trzeba posłać na dno. Czemu to nie może podpłynąć tu i zaatakować tak kulturalnie? Żegnam, teraz tak. Chętnie bym pożegnał tą fregatę i ten drugi krab pływający. Yeah, te statki są niezłe. Po prostu wypas. Teraz tak, zapraszam tu. Podziękujemy tym gościom. Poszedł transport na dno. Teraz tak, to tutaj. To tutaj. To powiedzmy tutaj. O, mogę strzelać jak miło. Dobra. Trochę po dupie dostali. Strzelam? Chyba nie. Tak, ten gość tu. Czy mogę wpłynąć nim? Nie, mogę go sobie wyleczyć i to tyle. Teraz tak, damy go na leczenie. Dwa zadowolenia, no. Pełen wypas. Co tu robić? Czy ja mogę to zatopić? Niekoniecznie. Tego nie zabiję, tego nie zabiję. Dobra, walimy do tego badziewia. A i co teraz robić? Budować to miasto czy nie? Kto jest moim sojusznikiem? Mogadiszu. Mam 104 w Mogadiszu. Katmandu, ile potrzebuję? 10 punktów, wow. Ormuz 3, wow. Dałem im jednostkę, która jeszcze nie dotarła. Tutaj jest 6. Tutaj 47, no Chryste, naprawdę. Co ten typ tworzy, że on takie, kurczę, to miasto zdobywa? Dobra. Ten jest w tej stolicy śmiesznej tego, kurczę, Pocatello. Niech tam w sumie będzie. Dobra, ziomkowi chciało się ze mną wojować, to mu tu zrobię wojnę w takim razie i tyle. Wszystko, ten, cały ten badziew wpływający pójdzie na dno. Jedna tura do, w Londynie do laboratorium badawczego, to można by zbudować kolejny statek podwodny, bym się nie obraził. Stack, czy ja mam gdzieś uran w ogóle? Do widzenia. Pokazuję uran na mapie. Ikony surowców, halo, czy jest tu jakiś uran w ogóle? Tu jest uran, o Boże. I co, ja mam tu miasto zbudować? Jest tu gdzieś uran jeszcze? Tu jest jakiś uran. Zajebiście po prostu. Aż 0 jednostek uranu mam. W sumie tu są 4 jednostki uranu, musiałbym tu zbudować miasto. No, są tu jakieś ryby. Tu też są ryby. W sumie tu też nawet są ryby. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czy ja sięgnę do tych ryb tutaj? Raz, dwa, trzy. Nie, nie sięgnę. Musiałbym zbudować tutaj na uranie, ale w sumie to tyle. Nie, to się nie opłaca. Tutaj miasto bym musiał zbudować. Miałbym dwie ryby i uran i w sumie dwa wzgórza. No, może coś z tego miasta by było, ja wiem. Może dać sobie spokój z tym i cisnąć na ten uran? W sumie to nawet lepsza opcja, bo bliżej wszystkiego. Dobra, zwijam się stąd w takim razie. Zwijam się stąd i płyniemy sobie tutaj zbudować miasto na uranie. Dobra, takie coś. I next tura. Zobaczymy, co ten baron wymyśli. On chyba wyleczył te jednostki wszystkie. Pytanie, czy ten Oxford przeżyje. Jesus Christ. Chyba przeżyje. Nie, no, trzyma to, mam nadzieję. Dobra. Nieźle się broni, nie powiem. Teraz tak, czy mój statek przeżyje? Chyba nie. No nic, pierwszy statek poszedł na dno, ale trzeba będzie to zastąpić wszystko. O, Boże, to pełen wypas. Po prostu żegnam settlersów w takim razie.
Jesus Christ. Tak coś czułem, że oni tutaj mi podpłyną jakimś krapem. Manila i Chaka prowadzą wojnę, nowy sojusznik dołącza do Manili. Genghis Khan prowadzi wojnę z tym Syjamem znowu. Pokój. Pocatello tworzy projekt Manhattan. To super. Ja mam punktów 1130, a najlepszy ten ma 1300. W sumie jestem drugi, no. Sulejman z jakimiś 400 punktami mnie atakuje. Po prostu jakiś kosmita. Dobra, co teraz? Dynamit? Niech będzie dynamit. Londyn, albo projekt Manhattan w sumie. Akademia, chyba dam sobie spokój na razie z akademią. Wojskową pójdziemy w okręt podwodny. Najlepsze jest to, że mam zero ropy, którą jak widać dostawałem tylko od państw miast, więc po prostu zajebiście. To tak, tu mam uran, a tu nie mam ropy, no to zajebiozę. Dobra, ładuję się z powrotem tym typem tutaj. Tego zawijam tu, bo rząd jeszcze jakimiś fregatami próbuje, coś próbuje. Więc tak, do tego sobie postrzelamy. W sumie do tego też można postrzelać. Zgon czy nie zgon? Tutaj będzie zgon. No i teraz tak. Okręty podwodniackie. Co one mogą zrobić? Wziąć na przykład i zatopić to. No i żegnam. Co z tymi frygatami robić? Tutaj sobie płynę i hello. Tak, czy ja mogę wpłynąć do tego miasta? Nie mogę, mogę tutaj tylko. No jednak mogę przez miasto przepłynąć. No bez jaj, straciłem tylko ruch. Jest dobra, to się nie padzie. Yes. Atak dystansowy, to ma atak z dystansu? O lol. Dobra. Trochę statków poszło na dno, nie powiem. 3 tury dynamitu, minus 4 niezadowolenia, super, po prostu pełen wypas. Coventry, baza wojskowa. Handel. Czy ja mam coś, co mogę sprzedać? Mam 6 jednostek koni. Co on mi za to da? Nie chcę, to spujaj. W sumie to sprzedałem chyba tej. Mari. Powiedzmy to, i czy ona chce te konie? 2 sztuki złota. A 6? To takie coś, on za 6 bez otwartych granic, dobra. Po cholerę mi twoje otwarte granice. Okej, next tura. Oxford powinien przetrwać to. Tak mi się wydaje. A nie, tu jeszcze jest jakiś krab jeden został. Tu też to jeszcze żyje, no dobra. Żyło. Teraz tak, ci tu mnie kontrują moje łódki podwodne. Upsi, troszkę po tyłku dostałem. No bez jaj, on tego badziewia tu ma. Jeszcze mi Oxford padnie. Jak nie zatopię tego badziewia całego. Znosi potępienie Wenecję. Świetnie. Dobra, teraz tak. Ten gościu niech ciśnie w to. Żegnam. Ten goście tu i pociśniemy to. Miodzio. Teraz tak, czy ja zatopię ten krab? Chodzi na to, że tak. No
Nie no, te łódki są niezłe. Teraz tak, to sobie pacniemy w to i statkami będziemy walić do tego krapiszcza tutaj. Najlepiej to sobie wpłynę statkiem i hello. Dobra, zgon, zgon. Tutaj poproszę i heja do działu walimy. Poszły na dno, to mi się podoba. Narodziny wielkiego admirała. Pełen wypas. Teraz tak. Ten statek tutaj. Czekaj, to mogę upgrade'ować pancernik, tylko że potrzebuję ropy. Goodbye. Tym sobie popłyniemy tutaj. Teraz tak, jest i admirał nawet. W sumie to tak, damy tego admirała gdzieś tutaj, niech płynie. Manila przyzywa wyrazy wdzięczności, przesyła wyrazy wdzięczności za stworzenie wielkiego admirała Mediolan i Manila szuka pomocy w wojnie z Zulusami. Jakieś państwo, miasto stało się moim sojusznikiem? Nie, nie mam żadnego sojusznika. Zajebiście po prostu. Tak, robotnik nie sobie kampi, straciłem settlersa, po prostu pełen wypas. Hastings, co może Hastings robić? Arsenał, laboratorium, projekt Manhattan, Uniwersytet Oksfordzki. To poproszę w takim razie coś sobie kupię. Chcemy kupić laboratorium, ile tu mamy? 50 nauki. Niech będzie laboratorium, 70 nauki. Zakup czego? Koszar? Nie. To niech robią arsenał, dobra, przyda się do jakiejś obrony. Newcastle. Szkoła publiczna, osadnik może. Ile tu trzeba do osadnika? 3 tury, o Boże. To nic, niech robią mury. Dobra, next tura. Potępia szoszonów i takie tam. Teraz tak, to będzie zabawa z tym krapem znowu. Nowy sojusznik dołączy do Manili, czyli kto? Portugalia, o dziwo, o Boże. Jezus, ja na tego krapu tutaj zwlek. Chrysta, ma tylko jednostki morskie chyba. A, które ja jestem w tej demografii? Żołnierze 9. Tak, tym sobie popłyniemy tu, tym wolniemy w ten krab. A, i teraz tak. Tą łódką można w sumie pocisnąć tu. Bombardować to nie wiem. Żegnam. To też można wycofać. Teraz tak, wolimy do tego badziewia. I miodzio. Tym sposobem się zrobiło. Tak, tutaj ostrzelamy ten badziew. Ten może awansować nawet. Przeciwko jednostkom lądowym, przeciwko jednostkom morskim. Dobra, dodamy to tym razem. Hello. No i GG, jeżeli chodzi o to. Teraz tak, gdzie wysłać admirała? Powiedzmy, że tu. Problem w tym, że to jakaś cholerna karawela jest. Kattenberry produkcja, i co tu robić? Arsenał. Koszary, to jest 39 produkcji, to śmiesznie mało. Kupić coś mogę, kapra, arsenał. Niech będzie arsenał 85. A teraz tak, produkcja. Ile potrzebuję? 2 tury do osadnika. Dobra, niech będzie ten śmieszny osadnik, chociaż w sumie 3 niezadowolenia, więc zajebiście.
Okej, to następna tura, w sumie to będzie. Będę trzeba kończyć ten odcinek. Dobra, karawela sobie popłynęła gdzieś w cholerę. Splądrowano szlak handlowy. Odini Hastings, stworzony przez Czakę, to wypas. Dobra, tutaj powstanie chyba kolejny okręt podwodny, który się na pewno przyda w wojowaniu z tym krapem. Czaka i Manila zawierają pokój. Kolejny inżynier, Boże, na co mi tych pagatelo spiskuje przeciwko Marii. Dobra. Wojska z korciokrętów wojennych, aby dokonać niespodziewanego ataku, nie wiemy na jakie miasto stanie się ich celem. Super. Dobra. Tutaj sobie podpłyniemy. Walniemy fregatę. Żegnam. Tutaj walniemy tą fregatę, która przeżyła, o dziwo Chryste, no naprawdę. Dobra, ciśnij tu. I halo. Dobra. Kolejny okręt podwodny. Dzień dobry. Tych gości można chyba ewakuować. Powiedzmy tutaj. I tutaj. Teraz zatrybiło w końcu. Z tym gościem co robić? Puścimy go powiedzmy tutaj, admirała gdzie? No to jakieś badziewie znowu przypłynęło. Tak, ci się niech remontują. Ten koleś niech się remontuje. Kolejny inżynier, super. Dobra, z tym inżynierem. Admirała można puścić do Warwick, jak sobie tam stacjonuje. I teraz tak, produkcja w Yorku. Mogę zbudować jeszcze dwie karawany. Czy też statki w sumie. A co tu jest? Wieża transmisyjna w Akademia Wojskowa Zamek. Oxford, 6 tur tylko, super. Może tak, niech będzie okręt podwodny. A ci może... Projekt Manhattan Uniwersytet, 4 tury. Jedna darmowa technologia, dobra. Niech będzie to. Teraz badania. Kolej, super. Niech będzie kolej. No i w sumie może jeszcze następną turę zrobić chyba. Ci się niech leczą, dobra, next tura. Wellington i Chaka prowadzą wojnę, nowy sojusznik dołącza do Wellington. Wojna, o to mi się podoba. Po prostu. Pytanie, gdzie on się chce tu desantować i czym? Nie widzę nic na horyzoncie, szczerze mówiąc. Co by mi zagrażało w jakiś sposób. Umowa naukowa za co? Za złoto, złoto, konie. Nie no, dzięki chłopie. Wellington i Chaka prowadzą wojnę, super. Moje miasto stało się religijne, no fajnie. Teraz tak, co tu się dzieje? Ucieka z miasta, dobra. Tutaj, tutaj, co tu się dzieje? Tak, podpłyniemy sobie tu. Żegnaj. To też. Żegnaj. Jest tak, to też i żegnaj. Settlers powstał. Może idzie go wysyłać? Na tą ropę znowu, czy nie? W sumie tutaj będę miał dostęp do uranu i tyle. Tak, ten gość wbijemy tu.
tym gościem na morze też i zbuduję tu najwyżej manufakturę jakąś. Tych trzech inżynierów mam i do czego oni mają się przydać, w ogóle nie wiem. Teraz tak, tych mogę zrobić strzelców, z tych też zrobimy strzelców. To mogę amasować do czegoś? No, lansierów. Nottingham coś mogę kupić. Ogród, arsenał. Wstecz, produkuj. Arsenał, 4 tury, dobra, ciśniemy arsenał. Więc tak, ci się remontują. To może sobie kampić, weźmiemy kolejną łódkę. Oddelegujemy tutaj. Produkcja Cuttenberry. Koszary, no mamy 45 produkcji. Dobra, nie będą koszary. Newcastle niech produkuje zamek. Sumie może szkołę publiczną. Teraz tak, weźmiemy swojego admirała. Tutaj sobie go przerzucę. A, mogę awansować to na artylerię, też się przyda. No i dobra. W sumie to miasto chyba jest najbardziej zagrożone. Tych mogę awansować do karabinów Gatlinga. Okej, szpiega. Gdzie posłać szpiega? Do Wenecji? Dobra. Puszczę go do Wenecji. Jako dyplomata. Okej, państwa miasta. Żadnych sojuszników nie mam, po prostu pełen wypas. Ile tu potrzebuję? 46. Tu 5. Za 3 tury jest ten. To może jeszcze nie będę im płacił, po prostu poczekam sobie te 3 tury i wtedy zapłacę. Tu też 3 punkty. Formuc. Tutaj 9 punktów. W Katmandu. W Mediolanie 44, to sporo. W Mogadiszu 12, to też mogę zapłacić. No dobra, spoko. Parę miast mogę przekabacić znowu na swoją stronę. Poczekam sobie 3 tury, aż się zacznie kongres. Znaczy, w sumie zostanie jedna tura do kongresu i wtedy je przekabacę chyba. Chyba, że na następnej turze znowu przejdą, to mnie krew zaleje. Po prostu chyba. Okej, szybki rzut okiem na demografię, jak to wygląda. Żołnierze 8, akceptacja 8, piśmienni 3. O ile? 12%. No chyba go o 1% podgoniłem. Pełen wypas. Populacja 33 miliony, ten ma 45. Trochę pocisnął. Ląd drugi, jak to jest pierwsze Szoszonie. Już niewielka różnica. Okej, dobra. Dzięki wielkie YouTubie i do zobaczenia w następnym odcinku. No będzie zabawnie, prowadzę dwie wojny. W sumie to zajebiście się tymi okrętami podwodnymi walczy. One mają świetny awans, bo mają tam wachtę 2, czyli w sumie mają 50% więcej ataku. Więc całkiem nieźle. Problem w tym, że mam niezadowolenie i one trochę są słabsze. Ale to jest do przejścia. Z takim atakiem to one, jak widać, zatapiają wszystko po jednym ataku. Więc jest całkiem spoko, tak mi się wydaje. Dobra, to do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej!